Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Propozycja zwolnienia od podatku dochodowego rent i emerytów poniżej 1000 zł jest szlachetna z punktu widzenia elementarnej zasady solidarności społecznej. Dla osoby utrzymującej się jedynie z niskiej renty czy emerytury zwolnienie podatkowe pozwoliłoby choć w części poprawić jej trudną sytuację materialną. Przy rencie czy emeryturze wynoszącej 1000 zł brutto efekt zwolnienia od podatku dochodowego od tej kwoty wyniósłby 134 zł miesięcznie. Oczywiście to zwolnienie rodzi określone skutki dla budżetu państwa, w konsekwencji dla budżetów samorządowych, ale to przecież państwo odpowiada za sytuację materialną i poziom życia obywateli. Do wnioskodawców mam pytanie. Czy wnioskodawcy rozważyli wariant zwolnień dla osób, dla których dochód w rodzinie nie przekroczyłby tej kwoty 1000 zł? Bo jeżeli jeden ze współmałżonków ma dochody znacznie wyższe, na przykład 3-4 tysiące, to sytuacja materialna emeryta czy rencisty o dochodach w wysokości 1000 zł jest inna, aniżeli tylko jeden emeryt czy rencista utrzymuje rodzinę. Do pana ministra. Czy pan minister może podać, ile jest w Polsce emerytów i rencistów o dochodach poniżej 1000 zł, których renta czy emerytura jest jedynym źródłem dochodu w rodzinie? Jakie byłyby skutki omawianej regulacji dla tej grupy podatników? Dziękuję.